Cześć, dziś na Popraw Koronę nowa rzeczywistość w praktyce po małej przerwie. Goszczę Karolinę Karwowską. Cześć Karolina. Cześć, dzień dobry, witam. Na Popraw Koronę nowa rzeczywistość w praktyce zapraszam wyjątkowe osoby, od których możemy się dużo uczyć, które same przeszły bardzo wiele zmian w swoim życiu i dzięki temu mogą świecić dobrym przykładem i być taką inspiracją. I Karolina właśnie taką osobą jest. Ale chciałabym, żebyś się Karolina sama przedstawiła, żebyś powiedziała krótko swoją historię, bo w twoim życiu zawodowym zaszła ogromna zmiana całkiem niedawno. Więc proszę, przedstaw się sama, powiedz, co ty takiego zrobiłaś w tej swojej rzeczywistości. Z przyjemnością to zrobię, ale przede wszystkim Olu, bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do twojego cyklu programów i wywiadów. Bardzo mi miło. Rzeczywiście zmian w moim życiu nie brakowało, chociaż gdybym chciała tak powiedzieć w telegraficznym skrócie, to w sumie mój życiorys mógłby zabrzmieć trochę banalnie, bo 20 lat pracowałam w jednej korporacji, więc byłam związana z jednym pracodawcą lojalnie, a potem po 20 latach stwierdziłam, że zaczynam coś nowego i odchodzę z korporacji. Czyli taki trochę banalny obrazek. No, nie powiedziałabym, wiesz, 20 lat to już jest taki moment, w którym chyba też boimy się zmian, tak sobie myślę. Tak, tak. Prawda? To jest... Ja na szczęście tej zmiany się nie bałam, bo przez 20 lat musiałam i chciałam i robiłam to z przyjemnością. Zarządzałam organizacjami, ludźmi, bo przez 14 lat byłam prezesem zarządu w ramach tej korporacji, norweskiej korporacji, zresztą fantastycznej firmy wspierającej ludzi. W Polsce 14 lat jako prezes zarządu i potem niezwykła przygoda dwuletnia we Włoszech, też jako managing director z kompletnie nowymi doświadczeniami kulturowymi i zawodowymi też w sumie. No i w sumie Włochy tak naprawdę zainspirowały mnie do tej życiowej zmiany i tak trochę popłynęłam na fali włoskich emocji. Czyli co, zobaczyłaś, że można po prostu więcej, nie wiem, odpoczywać, być bardziej wyluzowanym, tak? I właśnie tego poczułaś, że tego ci może brakuje. Zaraziłam się od Włochów pasją, jaką oni mają do życia, do pracy. Oni wszędzie we wszystko wkładają moc emocji, ale takich prawdziwych emocji. Oni muszą kochać swoją pracę. Oni oczywiście kochają swoje życie i to ich La Dolce Vita jest prawdziwe w każdym calu. Więc jak ja to zobaczyłam, poczułam na własnej skórze, to pomyślałam, że chyba rzeczywiście czas na zmiany i skoro wchodzę w jakiś tam silver generation już, to pomyślałam sobie, że jak nie teraz, to kiedy? I właśnie chciałam pójść drogą swojej pasji. To pewnie trochę też znowu zabrzmi banalnie, ale tak naprawdę było. Bo ja przez ponad 20 lat pracy w korporacji, moją chyba mocną, no nie chyba, na pewno mocną stroną było to, że umiałam budować angażujące zespoły i umiałam budować to zaangażowanie w firmach, którymi zarządzałam, bo tu w polskiej organizacji poziom zaangażowania był ponad 95%, więc w zasadzie wszyscy byliśmy szczęśliwi i pracowici. Super. I ja naprawdę uwielbiałam to robić i robiłam to, wydaje mi się, dobrze. Oczywiście to nie wszystko było moją zasługą, bo to jest zawsze praca zespołowa, ale musi być tak. Ale lider musi być, o tym będziemy też rozmawiać liderka dzisiaj, a nawet liderka właśnie, wrócimy do tego na pewno, no bo... Dzięki temu, że byłaś tą dobrą liderką, dzisiaj kierujesz innymi osobami, ale tak jak mówię, to do tego jeszcze wrócimy. Tak, ta twoja historia jest fascynująca, bo tutaj się kilka rzeczy na to składa. To znaczy, po pierwsze, totalna zmiana i w ogóle takie bycie ze sobą. Po drugie,
no, awansowałaś de facto, prawda? Dostałaś awans, a z drugiej strony ten awans spowodował to, że odeszłaś z organizacji. I to myślę, tak, że tak. Też był taki moment, który trzeba było umieć dobrze rozwiązać ze swoim pracodawcą. No tak, to nie była łatwa decyzja, raz, że 20 lat, dwa, że naprawdę fantastyczna firma, której zawdzięczałam cały swój rozwój zawodowy i firma, która umożliwiła mi spełnienie właściwie mojego snu o karierze, bo osiągnęłam te cele, które sobie zaplanowałam dzięki wsparciu właśnie wielu osób w tej firmie, więc zależało mi na tym, żeby odejść z firmy w bardzo przyjazny sposób. Zresztą nie było powodu, żeby odchodzić w nieprzyjazny sposób. Więc rzeczywiście rozstaliśmy się z taką bardzo, bardzo dobrą atmosferą i dalej mam kontakt z firmą i myślę, że gdybym chciała wrócić, to znalazłoby się tam dalej dla mnie miejsce, więc myślę, że to jest właśnie to, żebyśmy umieli też rozstawać, jeżeli mamy jakieś inne plany życiowe i moja decyzja nie była spowodowana absolutnie czymś negatywnym, co się zadziało w firmie, tylko moją życiową decyzją, więc nie było powodu, żeby te rozstania były jakiekolwiek negatywne, więc myślę, że to jest ważne, żeby nie palić za sobą mostów i jeżeli już podejmujemy decyzję, życiową decyzję o zmianie, to żeby ją w odpowiedni sposób skomunikować i odejść po przyjacielsku po prostu, partnersku. A powiedz, czego najbardziej się zbałaś w tej zmianie? Co takiego było, co cię w jakiś sposób hamowało w tamtym momencie? Czy sobie przypominasz? Chyba tak naprawdę to poszłam trochę na fali tych włoskich emocji i entuzjazmu i za dużo się nie bałam, bo myślę, że jakbym się zaczęła bać i pisać swoje czarne scenariusze, to bym pewnie nie odeszła z korporacji. No ale oczywiście z tyłu głowy jest zawsze strach przed kwestiami finansowymi i strach oczywiście przed porażką, bo myślę, że to kobiety mają to trochę we krwi, że my boimy się nowych, mocnych wyzwań ze względu na opcję porażki. I ja też w jakiś sposób się zastanawiałam, czy to wyjdzie wszystko, co sobie zaplanowałam, ale z drugiej strony pomyślałam, no nawet jak nie wyjdzie, to zawsze jest jakiś plan B, ale najważniejsze, żebym spróbowała. No i właśnie próbuję. Super, myślę, że to jest szalenie ważne. To jest szalenie ważne właśnie, co mówisz, zwłaszcza dla odbiorców tych rozmów na tym kanale, bo im jest potrzeba często odwagi, wiary w siebie i tego właśnie też planu, właśnie pomysłu, co robić. Więc powiedz, Karolina, czym ty się właściwie dzisiaj zajmujesz? Po tych 20 latach w korporacji jesteś na swoim. Jak wygląda to twoje życie zawodowe? Czym się zajmujesz? No właśnie, ja powiedziałam, że chciałam iść drogą swojej pasji, a to moją pasją było budowanie zaangażowania w organizacjach i tym się w tej chwili zajmuję, czyli chcę wspierać inne firmy w tym, jak budować angażujące organizacje, pokazać, do czego tak naprawdę potrzebujemy tego zaangażowania, a potrzebujemy go bardzo, nie tylko do tego, żeby ludzie byli szczęśliwi, ale też żeby firma osiągała świetne wyniki, więc to staram się robić. A robię to na różne sposoby, bo i prowadzę prezentacje, szkolenia, piszę bloga, piszę artykuły. Teraz też mam przyjemność i zaszczyt być w Radzie Programowej ciekawego konkursu Dream Employer dla najlepszych pracodawców w Polsce, więc staram się wszystko robić wokół tego tematu zaangażowania zadowolonych pracowników, ale też efektywnych organizacji, żeby to było połączone, spójne ze sobą. Mm-hmm. No i muszę powiedzieć, że sprawia mi to ogromną frajdę, bo naprawdę robię to, co kocham i w czym jestem dobra i mam nadzieję, że to dalej będzie działało. Oczywiście pandemia i ten rok wywrócił wszystkie moje plany i strategie do góry nogami, ale
to jest właśnie chyba urok zmiany i urok biznesu, że trzeba wtedy wszystko projektować od nowa i próbować nowych opcji. Mhm. No myślę, że tak w ogóle, też robię. Myślę, że w ogóle tutaj ciekawym wątkiem jest rzeczywiście to, czym się zajmujesz, czyli to miejsce pracy i ten właśnie taki pracodawca marzeń w czasie COVID-u. I to jest, myślę, temat w ogóle rzeka, który pewnie sobie zostawimy na inną rozmowę. Natomiast to, co ty zrobiłaś w czasie pandemii właśnie, nie wiem, czy to był plan B, to nam teraz powiesz, ale wydałaś świetnego e-booka dla kobiet, właściwie dla liderek. Ja teraz postaram się zaprezentować okładkę tego e-booka. Wygląda tak. Super lider, liderka. Angażuj, rozwijaj, inspiruj. Więc Karolina, powiedz, co to za książka, właściwie kurs e-book nawet, a nie e-book. Tak. Skąd pomysł? Co tam można znaleźć? Opowiadaj. Tak, to rzeczywiście ja nazywam tego kurs e-booka czy e-booka dzieckiem pandemii, bo rzeczywiście czasu było wtedy więcej na taką pracę domową, zdalną. Więc pomyślałam, że zbiorę wszystkie moje doświadczenia i całą moją wiedzę o tym, jak być dobrą, angażującą liderką w jeden podręcznik. I dlatego nazwałam to kurs e-bookiem, bo nie chciałam, żeby to był tylko e-book. To jest książka, która jest książka narzędzie, książka rzeczywiście podręcznik, to jest narzędzie pracy. Tam jest dużo, dużo teorii, ale takiej sprawdzonej teorii na własnej skórze. I jest też dużo, dużo ćwiczeń, więc to wszystko, co czytamy, natychmiast przerabiamy. I tych ćwiczeń jest sporo. Nawet powiedziałabym, że ta część ćwiczeniowa jest nawet chyba ilościowo większa niż część teoretyczna. Więc tutaj starałam się podać samą esencję teorii. I tego, co ja uważam, jest najważniejsze w roli superliderki, w roli liderki angażującej. Kobieta liderka, w ogóle co to znaczy kobieta liderka? Oczywiście mamy bardzo duży problem, w ogóle nie tylko w Polsce, z tym gender, z tym, żeby jednak kobiety w miejscu pracy mogły być prawdziwymi liderkami, żeby zajmowały kierownicze stanowiska, żeby zarabiały tak samo jak mężczyźni. Te dysproporcje są ogromne. Tak, tak. Co to w ogóle znaczy kobieta liderka dla ciebie, bo też twoich doświadczeniach, które masz? Mhm. Wiesz co, dla mnie i właśnie to jest trochę też misja, że tak powiem górnolotnie tego kursu Buka, żeby pokazać, że tak naprawdę ta super liderka jest w każdej z nas, że my jako kobiety mamy naturalne predyspozycje do tego, żeby być świetnymi, angażującymi liderkami. Chodzi o to, żeby te kompetencje, które mamy, jak na przykład otwartość, jak komunikacja, jak budowanie relacji, jak empatia. Empatia. Jak umiejętność wspierania ludzi, czy też my mamy taki potencjał do wyławiania pereł, czyli takich naprawdę, mamy taki, jak ja to piszę w kursobuku, wykrywacz talentów i on rzeczywiście działa. Umiemy wyławiać talenty i umiemy je polerować. I to są kompetencje lidera przyszłości. Takich liderów będzie potrzebowała organizacja przyszłości. Więc my jesteśmy praktycznie, można powiedzieć, urodzonymi liderkami do tego, żeby spełniać świetne role w organizacjach przyszłości. I to jest właśnie rola liderki. Nawet tam też cytuję badania Gallupa, który przeprowadził, no Gallup jest świetnym instytutem badawczym i ma te raporty bardzo porządne. I tutaj też chyba w 2015 przeprowadzili raport, badanie wśród ponad 20 milionów pracowników na całym świecie. I większość stwierdziła, że woli pracować dla liderki, dla kobiety liderki niż dla lidera. I tu by się już wydawało, że no to super, no to jesteśmy świetne, angażujące i tak. Że tak, ale to nie do końca tak jest, bo... No właśnie z czego wynika ten kłopot? Dlaczego tych liderek jest tak mało?
My trochę same sobie strzelamy w kolano tym, że jak już zdobywamy, czy próbujemy budować tą swoją rolę liderki, mamy to w swoich planach, to staramy się te nasze kobiece kompetencje zagłuszać, bo nam wszyscy mówią, że jesteśmy za bardzo emocjonalne, bo może nie nadajemy się na takie stanowisko, to może lepiej się nie, a może lepiej nie podejmować takiego ryzyka, więc staramy się tak zupełnie bez sensu zagłuszać te kobiece kompetencje, które powinnyśmy pielęgnować i rozwijać, bo to nam daje ten potencjał do rozwijania siebie jako dobrego lidera, dobrej liderki. Także ja myślę, że to trochę po naszej stronie jest tych barier, które sobie same stawiamy. Oczywiście po drugiej stronie są też szklane sufity, tak jak mówiłaś, wynagrodzenia niesprawiedliwie ustawiane. Nadal w wielu zarządach to jest grono głównie męskie, rzadko kiedy widzimy kobiety. No, myślę, że wiele jest do zrobienia. Wiele jest też do zrobienia w tym, żeby kobiety wspierały kobiety w rozwoju, żebyśmy były dla siebie dobrymi mentorkami i promowały młodsze kobiety, które chcą się rozwijać na te stanowiska kierownicze, dyrektorskie i wyższe. To jest też sporo aspektów tego wszystkiego. Natomiast ja w tym kursobooku piszę, że zdecydowanie ta superliderka jest w każdej z nas i bardzo dużo, nie wszystko, ale bardzo dużo zależy od nas, jak tę drogę zbudujemy, czyli od czego zaczniemy. No właśnie, ty też mówisz tam o bardzo ważnej rzeczy, która myślę jest w ogóle też typowa dla kobiet, że my się koncentrujemy na swoich słabościach. Zamiast koncentrować się na tym, co jest nas mocne i dobre. Jak, powiedz Karolina, odnaleźć w sobie te mocne strony, od czego zacząć, żeby w ogóle wiedzieć, w którym kierunku my powinniśmy iść w tym swoim rozwoju. Dokładnie. To jest tak, że zanim zaczniemy sobie stawiać jakieś dalekosiężne plany, typu, że chcę być liderką, chcę być dyrektorem, prezeską, to... Czy kierownikiem sklepu na przykład, tak, prawda? Bo to też jest sklepu, rola kierownicza najbardziej. Czy szefową swojej firmy, no to musimy tak naprawdę poznać siebie, czyli w czym jesteśmy dobre. I tu ja w tym kursobooku też polecam dwa narzędzia. Jeden to jest taki prosty, darmowy teścik, 16 kompetencji. On jest bardzo, bardzo prosty, sympatyczny i od razu nam wyrzuca jakby 16 naszych najważniejszych kompetencji i to już może być taki punkt zaczepienia. Wyjścia. Tak, punkt wyjścia. Często się też zdarza, że po zrobieniu takiego testu kompetencji, jak odczytujemy te cechy, to nie zawsze się do końca z nimi zgadzamy, ale jeżeli uczciwie wypełniłyśmy ten test, to one są na pewno prawdziwe. I to jest ten pierwszy test 16 kompetencji, natomiast ja zawsze bardzo mocno polecam test Gallupa, czyli test 5 talentów, bo można tam też odkryć 34 talenty, ale to już trochę może... Trzeba powoli, małymi krokami. Tak, tak. Dla tych początkujących liderek małymi krokami, czyli najpierw 5. Także 5 talentów to jest narzędzie płatne, ale to jest niezwykle mocne i dobre narzędzie, bo tam dostajemy na talerzu, na podany 5 naszych najmocniejszych talentów. Każda z nas ma talenty, każdy z nas ma talenty. To nie jest tak, że ktoś się urodził bez talentów, tylko chodzi o to, żeby je zdefiniować, żeby je odkryć i potem zdecydować, że na bazie tych talentów rozpoczynamy swój rozwój. Czyli na przykład jeżeli wyjdzie nam z tego, załóżmy tego testu 5 talentów Gallupa, że jesteśmy, mamy talent analityczny, no to już możemy próbować sobie to jakoś ustawiać, że może w pracy zespołowej to my będziemy odpowiedzialni za tą część, gdzie zbieramy dane, gdzie próbujemy wszystko jakoś ułożyć w całość, żebyśmy sobie na tych talentach budowały swoje role życiowe i swoje cele zawodowe.
i nie skupiały się na tym, że ojej, ja jestem słaba w cyferkach albo jestem słaba w czymś, ja się teraz tego muszę nauczyć, na tym będę spędzała 2 lata, a tak naprawdę zaniedbam te mocne strony, te talenty, które czekają tylko na to, żeby tak naprawdę odpalić. I to jest najważniejsze. Nie skupiajmy się na słabych stronach. Ja to niestety też robiłam. Dlatego wiesz, to jest też często tak, że osoby, które są wokół nas, nam o tym mówią, też o tych słabych stronach. Ja na przykład mogę powiedzieć też o swojej słabej stronie, bo tutaj w to weszłyśmy, ale z taką pełną świadomością. Ja na przykład nie jestem typem szczegularza, to znaczy mogę napisać tekst i bardzo lubię pisać teksty i w ogóle piszę dużo i informacji prasowych i artykułów i tak dalej. Natomiast jak czytam ten tekst, to w ogóle nie widzę błędów, czyli literówek, braków przecinków i tak dalej. Mogę ten tekst przeczytać 3 razy, ja go i tak nie widzę. I całe moje otoczenie zawsze mówi, jejku, ile ty byków narobiłaś? Ja mówię, okej, ale to jest moja słaba strona. Znaczy ja nad tym pracuję, ale jest mi trudno bardzo. I szczerze mówiąc, ja wewnętrznie, tak, już się z tym pogodziłam, staram się znajdować sposoby, żeby się do tego pozbyć, czyli na przykład daję komuś do przeczytania, prawda, albo zmieniam sobie czcionkę w Wordzie, żeby trochę mieć inną perspektywę, ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że bardzo dużo osób z zewnątrz zwraca uwagę na tą słabą stronę. To jest czasami też, to jest dobre oczywiście, bo to nam się pozwala rozwijać, no ale to jest czasami też pewnego rodzaju trudność, no bo jak ktoś nam mówi cały czas, że to jest takie słabe, słabe, słabe u nas, no to też zaczynamy, prawda, iść w tym kierunku. Tak, zaczynamy wpadać trochę w taką pułapkę rzeczywiście, bo to jakby nie ma sensu, bo tak jak mówisz, ty jesteś świetna w pisaniu artykułów, jeżeli teraz byś się skupiła na tym, że ty musisz siedzieć w tych szczegółach i sprawdzać, to nie ma najmniejszego sensu, bo raz, że może przez to zaniedbałabyś ten swój prawdziwy talent, a dwa, zmarnowałabyś czas na coś, co pewnie i tak do końca nie poprawisz, a tylko właśnie spędzisz czas na poprawianiu czegoś, co może zrobić ktoś inny dla ciebie, czy za ciebie. No, tak? Dokładnie, kto to widzi przede wszystkim. Ale właśnie o tej stracie czasu, czy też inwestycji czasu, to mówiłaś właśnie o tych badaniach. I to jest właśnie tak, że warto zainwestować swój czas, a czasami też jakieś pieniądze na to, żeby dowiedzieć się, z którego miejsca startujemy. Jakbyś zachęciła przyszłe liderki do tego, żeby zajrzały do tej książki. E-book jest dostępny na mojej stronie karolinakarbowska.pl. Co tam jest? Tam właściwie przechodzimy od samego początku, czyli jak zacząć ten swój rozwój. Jeżeli mamy w planach, że chcemy być super liderką, niezależnie od tego, czy pracujemy w korporacji, czy w swojej firmie i na jakim poziomie tą liderką chcemy być, to zaczynamy od tego, żeby zdefiniować właśnie swoje mocne strony i talenty, żeby zdefiniować swoje wartości życiowe. To jest ogromnie ważne, bo jeżeli chcemy zarządzać ludźmi, to ludzie muszą wiedzieć, jakie są nasze wartości życiowe i oni muszą te wartości widzieć w tym, jak my działamy, jak postępujemy, bo jeżeli ja mówię, że jestem wiarygodna i uczciwa, to ja nie mogę robić czegoś innego, tak? I to momentalnie tracę na autorytecie i szacunku, więc definicja swoich mocnych stron, definicja swoich życiowych wartości i definicja swoich pasji, czyli jeżeli mamy te 3 rzeczy, mocne strony, pasje i wartości, to już mamy tak silny kręgosłup, na którym spokojnie zbudujemy rozwój. I to jest jakby część, początek tego rozwoju. Potem w części drugiej tego kursobooka przechodzę już do konkretów i tam pokazuję, jak ten rozwój, wokół czego on powinien być skupiony, czyli powinniśmy skupić się wokół samej siebie, czyli to, co mówiłam, wartości, pasje i mocne strony, skupić się na zarządzaniu celami, swoimi życiowymi celami,
No i zarządzanie zespołem, zarządzanie także celami zespołu. To są te trzy rzeczy, więc ja też opowiadam w tym kursobooku, jak zarządzać swoimi celami, jak ustawiać priorytety, jakie narzędzia do tego stosować, bo to jest ogromnie ważne. Jeżeli my będziemy wiedziały, do czego chcemy dążyć, no to też ci ludzie, nasz zespół będzie za nami szedł, bo będzie widział w nas taką prawdziwą liderkę, która wie, dokąd idzie, wie, jakie ma cele, jaką ma misję. I potem, jeżeli my będziemy potrafiły umiejętnie zarządzać swoimi priorytetami i celami, to będzie nam znacznie łatwiej takie cele ustawiać dla zespołu i zarządzać zespołem. I tam w tej części właśnie zarządzania zespołem jest dużo takiej dawki praktycznej, jak motywować, jak inspirować, jak dawać feedback, jak przeprowadzać coaching, bo to są narzędzia współczesnego lidera, współczesnej liderki i liderki przyszłości. Więc tam jest dużo tak zwanego mięska, z którego każda z kobiet liderek na pewno coś dla siebie weźmie. Ja teraz też na swoim profilu na LinkedInie i na Facebooku, na fanpage'u publikuję tak zwane fiszki super liderki. I to są takie zajawki z kursobooka, czyli takie rzeczy, które możemy sobie wydrukować, taka ściągawka dla super liderki, która może sobie zawsze zerknąć na to, na przykład jak być empatyczną, jak wspierać, jak motywować. I to są takie konkretne, naprawdę konkretne przykłady, jak budować taką empatię, w czym ona się przejawia. Chodzi o to, żeby to było takie prawdziwe narzędzie, coś, co możemy wykorzystać, co będzie przydatne na co dzień w pracy. Ja myślę, że to są w ogóle dwie rzeczy, tak jak Ciebie słucham i też przeczytałam ten e-book. Po pierwsze, rzeczywistość covidowa pokazała nam oczywiście bardzo wiele i tak jak mówisz, nowe kompetencje będą potrzebne w organizacjach i kobiety te kompetencje mają i są w tych organizacjach bardzo potrzebne. I to mówimy wszystkim kobietom, którym się wydaje, że dzisiaj są na zakręcie i gdzieś tam ta droga zawodowa ich, no, czy się zmieniła, czy COVID ją zmienił, to jest jeden aspekt. A drugi, możemy być liderami w zespole, ale to jest też taka książka, która pozwala być liderem dla samego siebie, tak bym to ujęła. To znaczy jest to po prostu kursobook dla każdej osoby, która chce po prostu się rozwijać, dla której ważny jest ten rozwój osobisty. I nawet jeżeli dzisiaj nie myśli się o tym, żeby kierować zespołem i być liderką w zespole, to tam są tak ważne i dobre i proste do zrobienia właśnie w domu narzędzia do tego, żeby dowiedzieć się o sobie samym bardzo dużo, a dla osób, które na przykład są w trakcie szukania pracy, czy boją się utraty tej pracy, bardzo fajnie te ćwiczenia ukierunkowują właśnie w którą stronę iść, jak się pokazać na rozmowach, o czym mówić, o czym nie mówić. Także Karolina, świetna po prostu robota. Bardzo dziękuję za taką COVID-owa recenzję niesamowitą. Naprawdę tak uważam i dlatego każdemu polecam ten e-book. Odsyłam oczywiście do wszystkich social mediów, gdzie można znaleźć Karolinę, czyli na Facebooka. Karolino, jak nazywa się Twój profil na Facebooku, fanpage? Karolina Karbowska. Po prostu, tak jak moje imię, nazwisko, tak? Super, także zapraszamy do obserwowania Karoliny na LinkedInie. Bardzo dziękuję. Również Karolina Karbowska i zapraszamy na bloga, gdzie mnóstwo ciekawych, też inspirujących treści możecie znaleźć. Ja Ci, Karolina, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję za super rozmowę. Za poświęcony czas i za to, że jesteś naprawdę prawdziwą liderką i wspierasz kobiety dzisiaj, ale nie tylko.
ale dzisiaj myślę, to wsparcie jest dużo takie ważniejsze i mocniejsze. Ja Was zachęcam do subskrybowania kanału, lajkowania, udostępniania. Dzielmy się dobrymi treściami, pomagajmy sobie nawzajem i idźmy do przodu. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne. Dziękuję, Olu, serdecznie. Ja również. Pozdrawiam mocno i do zobaczenia. Do zobaczenia.